Tak z ręką na sercu powiedz, byłeś zaskoczony tym, że ten orzeł trafia do ciebie? Dzisiaj jakby no, dzisiaj miałem takie pomyślałem sobie, kurczę, to wszystko jest możliwe, no też przeżyłem parę takich sytuacji, gdzie ktoś mówił, że to na 100%, że coś, potem się okazało, że nie, więc pomyślałem sobie, to w ogóle oczekiwania są troszeczkę jakby bezsensowne, no warto się skupić po prostu na tym, co się obecnie dzieje. Jakby nie było, zagrałem w filmie, który obejrzało prawie 2,5 miliona ludzi od kilku miesięcy, a jeżdżę z takim spektaklem po całej Polsce, więc co chwilę ktoś do mnie podchodzi, ktoś po przeszczepie, ktoś po operacji, w zasadzie zalewa mnie fala dobra i ciepła i to jest już największa nagroda, no to jest coś fantastycznego. Ja się z tym budzę i z tym zasypiam. A jak spotykasz, no nie na takim, w takim miejscu i takiej osoby jak tutaj, to jesteś cały czas bardziej religią czy już Polakiem? Nie, ani tym. To jest właśnie jakby taki największy chyba wewnętrzny sukces, że przez te 10 lat nauczyłem się po prostu, mam takie wrażenie, może to za duże słowo, ale mam wrażenie, że się jakby dopracowałem takiej para swojej jakiejś formuły na to wszystko, więc jakby troszeczkę bezkosztowo te role się odbywają i fakt jest faktem, że fizycznie, kiedy grałem w przedstawieniu Jak zostać seks guru, to przez pierwsze 2 miesiące ciało mi skręcało, ale jakby to, tak, to jest wszystko w porządku. Doszło do normy. Powiedz mi, czy to dobrze, czy źle, że taki moment Święto Polskiego Kina właściwie zdominowane jest przez 3 czy 4 tytuły? To dobrze świadczy o polskiej kinematografii, czy jednak nie do końca? Znaczy, wydaje mi się, że mamy bardzo, bardzo mocny okres, taki bardzo dobry okres, jeśli chodzi o polski film i te filmy powstają i się charakteryzują każdy swoją jakością. Jakby nie, w zasadzie jakby wszystko idzie w takim kierunku, nie wiem jak będzie, ale że zmierza do tego, że ciężko zarzucić jakiś rodzaj chałtury filmowi i tak dalej, że po prostu każdy się stara, więc w tym gorącym okresie, zwłaszcza teraz po tym, co się wydarzyło za oceanem, no to jest niezwykłe uczucie po prostu stać tutaj i wiedzieć, że zagrało się w główną rolę w filmie, który został filmem roku. To jest naprawdę fantastyczne. Czy to jest źle? Nie wiem, nie wydaje mi się. Być może to świadczy o tym spośród wszystkich tytułów, a było ich kilkadziesiąt, jakby no, mamy kilka bardzo mocnych filmów po prostu.